Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość poranka, pierwszy poniedziałek grudnia i spotkanie ze sztuką krótkie z panem Markiem Zalewskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią, witam słuchaczy. Na początku naszej audycji chciałabym, żebyśmy polecili naszym słuchaczom, jeśli chcieliby trochę poobcować ze sztuką, to gdzie mogą się udać? No ten tydzień jest bardzo ciekawy, chociażby jutro jest ciekawa wystawa, bardzo ciekawa wystawa w Coek Studio. To są takie pokłosia filmu Vincent. Będzie też autor niektórych plansz zrobionych do tego filmu. Animowany film i bardzo ciekawie zrobiony. No a przy tym pokazana też twórczość pana, przepraszam, że tak zerknę, pana Bartosza Armusiewicza, który część tych bodaj 6,5 tysiąca czy więcej było rysunków, obrazów zrobionych do tego filmu. Część tych plansz zrobił, przyczynił się do powstania tego filmu. Bardzo ciekawy warsztat. Zobaczymy. Dla mnie to też jest pewna niespodzianka zobaczyć, jak to od kuchni wyglądało. I trochę coś innego, prawda? Tak. No, a to też dla plastyków bardzo ciekawa rzecz. No warta, zapraszam serdecznie jutro do Coek Studio. Zachęcamy gorąco jutro Coek Studio, ale zajrzymy też do Płońska. O tak, bo już dawno nie byłem, znaczy byłem, ale dawno nie oglądałem ciekawej tam wystawy, z czego się bardzo cieszę i też znowu niespodzianka dla mnie, dlatego że nie znam tego artysty. Jest to pan Robert Wałęka. Z zapowiedzi wiem, że będzie to jakaś no, niespodzianka, jakieś ciekawe elementy twórczości polskich plastyków. Zobaczymy. To jest w tym tygodniu, to jest dokładnie 7 grudnia, w piątek 18 w Płońsku. Jadę na pewno, mimo tej pogody, która nas dzisiaj postraszyła. I my zachęcamy naszych słuchaczy, jeśli chcieliby z dobrą sztuką poobcować, to jutro Coek, natomiast w piątek Płońsk. Tak, zapraszamy. Mam tutaj taką ściągawkę a propos tej wystawy w Płońsku. Bardzo mnie ciekawi to spojrzenie, ten absurd, który tu jest jakby zaznaczony w tym tekście. Zobaczymy. To jest twórca, który pracował w Teatrze Wielkim. Bardzo jestem ciekaw tej wystawy. To jest młody artysta. Tak, tej młody. Twórczości w ogóle. Na pewno będę. I my zachęcamy naszych słuchaczy. Także przed programem trochę rozmawialiśmy, że pracuje pan i na brak pracy nie narzeka. I to pracuje pan w nocy. Tak, no tak to się zdarza teraz, szczególnie w ten okres końca roku, że zostaje czas na pewną twórczość tylko w nocy, wieczorami i w nocy, no i rano. Tak, pracuję nad nowym cyklem, troszeczkę go pokazuję, ale to nie jest wszystko, co pokazuję. Jest prowadzona nowa jakby linia tego, co ja robię. Przygotowuję wystawę. Wystawę, wernisaż w Ostrołęce 13 grudnia. A, mówi pani o wystawie poplenerowej. 13 grudnia jest wystawa plenerowa w Ostrołęce, w Galerii Ostrołęckiej. W tej wystawie biorę udział. To był plener w tym roku. Przepiękny plener. Wspaniale zorganizowany. Galeria Ostrołęcka jest profesjonalną galerią. Zenek Kowalczyk, który ją prowadzi to perfekcyjnie. I tam zawsze jest naprawdę, jest co oglądać i jest taki kontakt, taki duch sztuki. To jest ważne dla mnie przynajmniej, ja to uwielbiam. A pan także przygotowuje się do swojej wystawy. Ja trochę przerwałam i tą Ostrołękę wtrąciłam. Kiedy możemy spodziewać się tej wystawy i co na niej będzie? No, ta wystawa to pokazuje moje spojrzenie na świat, tego, co się malarstwo rodzi w nocy i w dzień, tego, co obserwuję i też pewne rozliczenie tego, co zrobiłem do tej pory, trochę mnie pani zasugerowała to 50-lecie, czuję się jeszcze młodo, ale 50-lecie tego, co ja robiłem, bo jak sobie przypomnę czasy szkoły ćwiczeń w Ciechanowie, to faktycznie wtedy zaczynałem, a to już jest kawał czasu temu. I na malarstwo, na kolorowe jakieś ciekawe obrazy? No myślę, że tak. Dla mnie ciekawe, dla wielu moich przyjaciół też ciekawe, z tego, co zdążyłem zauważyć. Staram się, I na jak Facebooku mogę. Można podejrzeć trochę, bo to te prace, które są... Staram się jak mogę, dlatego że
Ale to jest taka moja osobista wypowiedź i to jest wystawa, którą przygotowuję. Mam nadzieję, że może też w Ciechanowie się uda pokazać, ale jest to trochę na zewnątrz. Na pewno. Kiedy ta wystawa się odbędzie, to będziemy informować Państwa. Na pewno, przepraszam, że przerywam. Maj, czerwiec na pewno. Czyli w przyszłym roku. Tak. Koniec roku to czas trochę podsumowań, snucia planów także na rok następny. Już wiemy, że w przyszłym roku szykuje się wystawa. A jaki ten był rok dla pana Marka Zalewskiego? Fantastyczny. W ogóle piękny rok. Trochę przeszkadzała mi polityka, bo ona sugerowała i różne tematy nawet i była taka nachalna. Ja tego nie lubię i dlatego więcej siedziałem, że tak powiem, u siebie w pracowni. Wolałem kontakt ze sztuką niż z polityką, ale był to rok bardzo owocny, bardzo ciekawy, bardzo dużo moich spostrzeżeń teraz się realizuje i w tym czasie, kiedy już jestem stypendystą ZUS-u, to mogę sobie na to pozwolić. To jest fantastyczny czas i wszystkim emerytom życzę, żeby się realizowali. Może trochę za późno, ale jest to piękny czas dla mnie. Dla artysty, swoboda twórcza, czas zdobyty i czas spędzony w pracowni to jest największy zysk, jaki mogę sobie osiągnąć w życiu. Nasz czas antenowy niestety dobiega końca. Bardzo szybko. Zachęcamy także do słuchania audycji Kwadrans ze sztuką i też prosimy, jeśli mają Państwo jakieś pytania do pana Marka Zalewskiego, można zadawać czy zasugerować temat naszej rozmowy. kasia@krdp.fm. Można pisać pytania i też już dziękujemy za pierwsze pytania, które się pojawiły. Bardzo dziękuję raz jeszcze za przybycie do naszego studia. Życzeń świątecznych jeszcze nie składamy, bo w grudniu mamy czas. Spotkamy się, przypominam, Kwadrans ze sztuką 18 grudnia tuż po wiadomościach kulturalnych po 18:35. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miło, dziękuję bardzo. Przypomnę, moim gościem był pan Marek Zalewski. Dziękuję bardzo.